Witam Państwa, Michał Malicki, AgriPolska. Spotykamy się po raz kolejny na tak pięknej pogodzie tutaj na plantacji borówek. Jest prawie koniec maja, a borówki wciąż kwitną. Do tego nastały w końcu opady deszczu, z czym to się wiąże już za chwilę. Tak jak wspomniałem na początku, borówki wciąż kwitną, a mamy już prawie koniec maja. W innych latach to kwitnienie kończyło się około 20 maja, a w roku ubiegłym najwcześniejsze odmiany, takie jak Duke, były już nawet zbierane w okolicach 20 czerwca, czyli naprawdę tak niedługo. A tutaj mamy jeszcze do czynienia z tym, że widzimy wciąż rozwijające się młode kwiaty. To wszystko sprawa tej wiosny, która przyniosła nam wiele przygód. Chłody, przymrozki, mrozy, potem susza, to wszystko spowodowało, że to kwitnienie się przeciąga. Odbije się to również później na plonie i już w tym momencie musimy zadbać o to, żeby ta jakość owoców była jak najlepsza, bo patrząc na to, co się dzieje z roślinami, będziemy mieli do czynienia z dużą ilością owoców słabszej jakości, szczególnie po kolejnej, ostatniej fali przymrozków. Pada deszcz, to z jednej strony dobrze, bo nawozy, które zostały wcześniej podane, w końcu się rozpuszczą, ale z drugiej strony mamy otwarte kwiaty i powoduje to kolejne ryzyko infekcji szarą pleśnią. W borówce tych substancji aktywnych do wykorzystania nie mamy tak wiele, jakby chociażby w truskawce czy malinie i powinniśmy te zabiegi głównie przeciwko szarej pleśni i antraknozie wykonywać schematem co 7, może 10 dni. Ale przy tak długim kwitnieniu właśnie tych substancji nam braknie. Może powinniśmy wrócić do takich produktów, które mogą gdzieś uszczelnić tą ochronę, czyli na przykład kaptan, może być w postaci kapelana. Ale te klasyki Switch, Signum, Luna Sensation myślę, że będą konieczne właśnie do zamknięcia kwitnienia, żeby wykonać zabieg w momencie opadania płatków z ostatnich kwiatów, bo ta pogoda, którą zresztą widzicie Państwo za mną i na mnie, na pewno nie będzie sprzyjała temu, żeby te owoce bezpiecznie wyszły z okresu kwitnienia bez chorób. To, co bym mógł jeszcze zasugerować, to wdrożenie produktów takich niepestycydowych, niechemicznych, typu Sergomil L60, gdzie mamy miedź systemiczną, miedź, która jest bezpieczna do stosowania w trakcie kwitnienia i możemy ją podać właśnie jako takie uzupełnienie w okresach, kiedy tych preparatów nam brakuje. Dawka 2 litry będzie odpowiednia, będzie bezpieczna, mamy taką miedź, która właśnie zadziała nam systemicznie i będzie działała w roślinie. Jeżeli chodzi o zabiegi nalistne dodatkowe, no to w tym momencie na pewno będzie to czas na wapń. Wapń w ilościach możliwie jak największych, jak najczęściej podawanych, żeby podawać go z każdym kolejnym tworzącym się nowym owocem, z każdym przekwitającym kwiatem. Na pewno muszą być to nawozy bezpieczne, łatwo wchłanialne. Ja bym tutaj na ten koniec kwitnienia zasugerował produkt taki jak Mobical, gdzie mamy wapń, ale również wapń połączony jest z krzemem i innymi mikroelementami, które działają po części biostymulująco, a ten krzem będzie działał również usztywniająco na tkanki i też będzie łatwiejsza dzięki temu regeneracja po chłodach, po mrozach, które na niektórych plantacjach występowały jeszcze kilka dni temu. Jeżeli mamy już do czynienia z tym, że plantacje nam przekwitły, no to tam powiedzmy nie musimy się tak mocno bać o choroby grzybowe. Powinniśmy jednak zwrócić szczególną uwagę na szkodniki. Czego będziemy szukać? Po pierwsze mszyc, ale one nie robią nam jakichś wielkich szkód. Z reguły jest ich mało i nie zagrażają plantacjom, tak jak jest to na przykład przy jabłoni. Nie zwijają one liści, ale powinniśmy szukać ich i zwalczać, jeżeli będzie ich więcej, ponieważ są one wektorem wirusów i same nie krzywdzą, ale przenoszą nam wirusy powodujące różnego rodzaju schorzenia na plantacjach. Kolejnymi szkodnikami, jakich możemy się w tym momencie spodziewać, to jest pryszczarek, który uszczykuje końcówki pędów. I tutaj też należy spojrzeć na to, jak ta nasza plantacja wygląda. Jeżeli są to krzewy młode, gdzie chcemy, żeby one wciąż rosły, żeby osiągnęły maksymalną wysokość, wtedy tego pryszczarka musimy zwalczać, żeby nie uszczykiwał nam tych końców pędów. Jeżeli są to plantacje takie jak te, gdzie siła wzrostu krzewów jest duża, mamy już przyrosty 15-20 cm, to nawet jeżeli w tym momencie pojawi się pryszczarek, on uszczyknie ten wierzchołek pędu, wręcz będzie to nam na plus, bo albo zakończy wzrost, albo spowoduje dalsze rozkrzewienie pędu, co sprzyja budowaniu tego krzewu w dobrej konstrukcji. Na plantacjach, gdzie wiosną nie był dobrze zwalczany misecznik, w tym momencie możemy go już szukać. Powinniśmy go szukać już tutaj gdzieś na górze, między kwiatami, między owocami i w tym momencie on będzie powodował największe szkody, bo rosa miodowa, którą pozostawia, będzie już bezpośrednio osadzała się na owocach i te owoce brudziła. Tu
No jedynym środkiem, jaki możemy zastosować na wszystkie szkodniki praktycznie w borówce, jest Mospilan. Pamiętajmy jednak, że ten Mospilan nie będzie panaceum na wszystko. Jest to środek dobry o działaniu systemicznym, ale nie może być produktu takiego, który zwalcza nam wszystkie szkodniki jednakowo. Ważne, aby przy stosowaniu tego produktu zadbać o odpowiednią technikę, czyli dopryskanie bezpośrednio na szkodnika, żeby był jak najbliżej, wtedy na pewno będzie skuteczniejszy. A także podanie go z dobrym adiuwantem, tak żeby był odpowiednio wchłanialny. Ja tu będę rekomendował taki produkt, jakim jest Designer, który nie tylko pozwala na dobre rozproszenie się cieczy po powierzchni rośliny, ale także o przyklejenie jej i utwardzenie na jej powierzchni. Jeżeli chodzi o takie zalecenia na krzewy, to tyle. Myślę, że warto w tym momencie jeszcze spojrzeć na glebę, bo te opady i ta delikatna wilgoć sprawia nam, że możemy powrócić do ewentualnego nawożenia posypowego. Jeżeli nawożenie nie jest w pełni prowadzone przez fertygację, no to jest w tym momencie dobry moment na podanie kolejnej dawki azotu. I tutaj też warto pomyśleć o tym, czy tą dawką azotu nie wyregulować sobie przypadkiem pH gleby. Jeżeli mamy do czynienia z miejscami takimi, gdzie to pH jest wciąż zbyt wysokie, używamy oczywiście siarczanemonu, na glebach, które mają to pH około 5, możemy się pokusić o produkty takie, które będą w miarę neutralne, czyli oparte na przykład na moczniku, takie jak Super N46, gdzie tą jedną dawką zapewnimy sobie długotrwałe odżywienie nawet na 4 tygodnie, bo Super N jest to nawóz, który ma inhibitor ureazy, który jeszcze spowalnia rozkład formy amidowej. Dodatkowo na plantacjach, gdzie mamy zbyt kwaśną, możemy się pokusić wręcz o zastosowanie saletry wapniowej bądź saletry potasowo-wapniowej, która będzie jednocześnie dostarczała azot, wapń, a także potas i delikatnie podnosiła nam pH gleby. A jeżeli mówimy o fertygacji, no to tutaj będziemy powoli z pożywek zrównoważonych przechodzili na pożywki o podwyższonej zawartości potasu, podając w tygodniu myślę około 30 kg nawozów na hektar. W tym momencie, kiedy krzewy są już wyrośnięte, kiedy mamy liście, kiedy pojawiają się owoce, na pewno nie będzie dodawka zbyt duża. A ja bym Państwu chciał kolejny raz zasugerować, żeby co jakiś czas przez fertygację zadać produkty, które odżywiają glebę, które są oparte na kwasach humusowych, na przykład amalgerol, który nie tylko wnosi nam kwasy humusowe, ale też delikatnie stymuluje tę roślinę do wzrostu dzięki zawartości aminokwasów. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że to kwitnienie w końcu się zakończy i będziemy mogli przejść już tutaj do kolejnych zaleceń, tych, które będą budowały nam tą jakość owoców, a kwitnienie się zakończy nam pozytywnie z efektem jak największej ilości zawiązanych owoców.